Witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax, a to jest The Division Beta, wersja beta gry, na którą powiedzmy, że czekałem od kiedy pojawiła się na pierwszy raz na targach E3. To było w 2014 roku. Zaprezentowano całkiem solidny gameplay, taki odbiegający trochę od innych gier MMO. Tak, jest to gra MMO, a jest to dokładnie MMO RPG, shooter, cover shooter w zasadzie. A jak to dokładnie działa, zaraz zobaczycie. Jeżeli chodzi o samą betę, to powiem wam szczerze, że kontentu nie jest zbyt dużo. Beta wystartowała wczoraj i zrobiłem już wszystkie dostępne misje tutaj w całym tym dostępnym dla bety obszarze. Niestety nie ma więcej, jest jedna misja fabularna, którą można powtarzać bez końca i można ją potem robić na niższym poziomie trudności. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to od razu wam tutaj pokażę mapa, jak się tutaj prezentuje. Słuchajcie, wygląda to w taki sposób. Tutaj te czerwone granice to są granice bety. Tutaj zaczynamy mniej więcej gdzieś tutaj. Przechodzimy tutaj do bazy, która nam daje kilka pierwszych pobocznych questów i głównego questa, żeby dotrzeć do tej bazy. Robimy te poboczne, docieramy do tej bazy, robimy z tej bazy poboczne, robimy ten główny i to by było na tyle. Zajmuje to około 4 godzin, myślę. Później jeszcze tutaj wróciłem, dodatkowe misje miałem, ale już też ich było tylko chyba ze 3. Jeśli znajdę czas, to luknę jeszcze raz tutaj, czy nie ma na pewno żadnych dodatkowych, ale nie wydaje mi się, bo z tego co widziałem, to ja nie jestem jedyny, który narzeka na mało kontentu w becie, przynajmniej tego singlowego bardziej, albo fabularnego, bo singlowego powiedzmy, że możemy sobie sami szukać. Są tutaj losowe wydarzenia, takie jak jakieś napady na ulicy, takie rzeczy. Słuchajcie, ale oprócz tego jest jeszcze lepsza strona gry, czyli Dark Zone, taki typowy takie typowe PvP, ale to się zajmiemy tym w osobnym filmie. Teraz chciałbym wam wyjaśnić mniej więcej podstawy rozgrywki. Słuchajcie, budowanie tego wszystkiego wygląda bardzo podobnie do Diablo, o dziwo, jeżeli chodzi o statystyki. Dobra, jak ja mam wyłączyć tą babkę, żeby się zamknęła? Przeskoczmy sobie na skille i tak dalej. Abilities. Każda postać ma dostępne w trakcie walki 2 skille. Jeżeli tam wbije 5 poziom bodajże, to ma 2 skille. Ja w tym momencie używam... O, mamy nowy skill mode. Słuchajcie, ja w tym momencie używam takiego granatu obszarowego, którego zdalnie detonujemy. Taka bomba, może gdzieś, która się przykleja i ją zdalnie detonujemy. Taka pułapka, możemy w sumie tak to nazwać. No i leczenia, słuchajcie. Tutaj mamy drzewko z 3 kategoriami. Jeżeli chodzi o skille, podejrzewam, że później będzie tego więcej. Niestety w becie się nie da więcej tego odblokować. Mamy tutaj taki skan. To jest taki skan, który wykrywa przeciwników na przykład za ścianami i tak dalej. Tutaj mamy taką tarczę balistyczną, którą idziemy, przemy do przodu i możemy używać tylko broni offhandowej w tym momencie. I oprócz tego skille mają, podobnie jak w Diablo, swoje takie runy. Tutaj są to modyfikacje. Każda ma 3 możliwe, przynajmniej z tych początkowych. No i master, czyli w jakiś sposób, jeżeli wymasterujemy tego skilla, możemy używać go w jakiś super, super sposób. No i słuchajcie, żeby odblokować te skille, trzeba robić specjalne takie rzeczy. Na przykład tego leczenia od początku nie było dostępnego, dopiero kiedy w mojej bazie odblokowałem, słuchajcie, skrzydło medyczne i je w pewien sposób ulepszyłem. Mam ulepszone na ten moment na 20% te skrzydło medyczne. Żeby je ulepszyć, trzeba robić specjalne misje pod te skrzydło. No i słuchajcie, przy tych 20% właśnie dostałem ten skill. Później można tego więcej odblokowywać. W becie niestety niedostępne. Talenty tak samo niedostępne w becie. Jest ich trochę, to są takie pasywki, podejrzewam, tak jak w Diablo. No i perki to są pewnie do specjalne perki do skilli, czy tam do przedmiotów używalnych. Tego niestety nie wiem, bo tego niestety nie ma tutaj w becie. Jeżeli chodzi o ekwipunek, słuchajcie, primary DPS, health, skill power. Primary DPS to jest z pierwszej broni, primary weapon, secondary weapon to jest z drugiej broni. Jak widzicie, jest troszeczkę większy, bo mam tutaj... co ja tutaj mam na broni? Gdzie tu piszę? No w każdym razie to jest takie SMG. No i pistolecik,
1600 dipsa. Prawie niewiele mniej od shotguna. Shotguna mam niestety słabego. W sumie to go wymienię teraz na coś z lunetą. Na tego Skara z lunetą, tak jest. On jest świetny, do tej misji przynajmniej. No i oprócz tego broni mają sloty. Aktualnie moje broni nie mają slotów, bo są słabe, ale miałem już broń ze slotami. No i w te sloty montujemy części, które sobie znajdujemy. One też są kategoryzowane kolorkami. Zielone, niebieskie są jakieś fajniejsze. No i to są różnego rodzaju tłumiki, uchwyty, wzmacniacze dipsa. Takie typowo RPS strzelankowe rzeczy. Mod bardzo podobne do Battlefieldów 3 i 4. Słuchajcie, gear. Mamy tutaj armor, czyli ochraniacze, maska, kurtka czy tam klata. Tutaj jest plecak, rękawiczki i to jest chyba taka sakwa na broń, o ile się nie mylę, tak. No i one dodają armora i różnych dodatkowych właściwości. Jeżeli chodzi o te mody do broni, to oprócz tego, że dają one widoczne na przykład poprawę stabilności strzału, mniejszy rozrzut, czy na przykład luneta daje lunetę po prostu, no to na przykład dają perki pokroju 150% zwiększony DPS od headshota. No i słuchajcie, co tu za inventory. No, a to tego jeszcze nie dałem rady zobaczyć, bo niestety nie mamy tego. Do tego mamy tutaj oczywiście kosmetyka. Tutaj mamy po prostu nasz wygląd. To jest fajnie rozwiązane, bo nie musimy się, słuchajcie, ograniczać do zbroi, którą mamy, która nam się nie podoba. Możemy na naszą zbroję ubrać na przykład kurtkę czy czapkę, która odpowiada po prostu. Kurtki, jak widzicie, jest tego dużo bardzo, nawet w becie. No ale powiem wam szczerze, że jakiegoś szału tutaj nie ma. One nie mają statystyk, to jest tylko i wyłącznie wygląd, jaki sobie wybierzemy. Powiedzmy, że taki. O, jakieś nowe spodnie ostatnio znalazłem. Jeansy? Nie. Takie, o nawet fajne. I buty. No i to oczywiście będziemy, to znajdujemy, to nam rzucają NPC. To znajdujemy w questach i innych rzeczach. No i będą oczywiście możliwość, będzie możliwość kupowania tego za pieniądze prawdziwe. No ale cóż, no do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Okej, zacznijmy tutaj misję. Ja ją znam, bo pamiętam. Ją już dwa razy robiłem. Okej, tam wyskoczą goście. Słuchajcie, cover shooter. Na czym to polega? Na osłanianiu się, po prostu na wskakiwaniu za zasłony. Niestety na hardzie nie jestem w stanie tego zrobić, słuchajcie. Użyjmy naszego skilla, to jest właśnie ta bomba taka zbliżeniowa. Wrzućmy ją tam. Mamy oznaczonego gościa, który jest w jej zasięgu, czy nie? O, teraz są. I wysadzamy. Oni są oszołomieni przez chwilkę. Mamy również różnego rodzaju granaty. Powiem wam, że strzela się najlepszy model strzelania w gierce MMO tutaj występuje. Przerzućmy się na nasze SMG. Jeszcze ktoś tu musi być, no wiedziałem. Okej, jest daleko, więc... Słuchajcie, życia tu nie mamy za zbyt dużo, żeby tu jakoś szastać, albo żeby jakoś szaleć specjalnie. Jakiegoś Coco Jumbo robić, to nie, tutaj niestety się nie da za bardzo. Przynajmniej w tym PvP bot. No na boty, jak już potem sobie wykoksimy naszą postać, to powiem wam, że można coś tam zaszaleć, z shotgunem pobiegać. No ale no nie jest to typowe takie podejście MMO, że mamy zbyt duży level i mogą nas smoknąć. Nie, obrażenia tutaj wszyscy zadają dosyć duże. Tak więc trzeba się za te osłony, słuchajcie, chować. Przeskakiwać przez nie, o tej blue screen. Znany komunikat wszystkim graczom. O co chodzi w tej misji? W tej misji właśnie odblokowujemy skrzydło medyczne, które jest z początku zablokowane. Słuchajcie. A żeby je odblokować, to musimy uratować tak jakby kierowniczkę tego skrzydła, w tym momencie taką medyczkę. Na mapie mamy zaznaczone, jak widzicie, miejsca, gdzie możemy jakieś ciekawe rzeczy znaleźć. Tu mamy akurat taką torbę. No, poszukaj, kobito. Flashbang grenade. Powiem wam szczerze, że gierka wygląda bardzo ciekawie. Byłem, powiem wam szczerze, bardzo sceptycznie nastawiony, a wyszło całkiem w porządku. Oprócz tego, że w tej becie po prostu jest mało kontentu. Myślałem, że sobie cały weekend pogram, że potestuję różne rzeczy i tak dalej. Tak samo zawiodłem się troszeczkę na tworzeniu postaci, bo
Wszystko jest zablokowane w tej becie. Możemy wybrać tylko kilka randomowych wyglądów. A z tego co było widać na początku, to trochę tego było do sprawdzenia. Okej. Jak widzimy, jesteśmy na jakimś stadionie, się wystraszyłem tego dźwięku. Tutaj jak widzicie, jest kilku gości. W zasadzie nie widzicie, bo ja też ich nie widzę, ale jest ich tu dużo. Musimy ich tu pozaznaczać. Najlepiej jest, jak właśnie pozaznaczamy. To już znamy z kilku gier. Okej, jest jeden gościu. Możemy sobie ich zaznaczać, tak jak na przykład w Far Cry'u. Cholera. Okej, headshot wszedł. Headshot tutaj niestety nie jest śmierć na miejscu. W zależności od tego, na jakie mobki albo potworki. Co ja mówię? Chyba za dużo tego Diablo, co? Zależy, na jakich gości trafimy, na jaki level przeciwników. Gdzie są akurat chyba na czwartym, z tego co dobrze widzę. A ja mam już siódmy, więc headshot z mojej broni zabija. Ale już na przykład w tym Dark Zone to już nie ma tak łatwo. Okej. Okej, gościu, jak widzieliście, był w trakcie rzucania granatem. Jeżeli strzelimy w niego, kiedy chce rzucić granatem, to on ten granat upuszcza i może swoich kolegów poranić. To jest fajny motyw. Uuu, jaki headshot z daleka. Okej, chowamy się. Chowaj się, Kobito. Ci są troszeczkę bliżej, więc strzelmy z czegoś innego. Ci tutaj mają, jak widzicie, osłonę też. Okej, widzę, że tak nie pogadamy, to pogadamy, tak? No zapraszam. Okej, ten ubity. Jak widzicie, taki licznik tam jest. Wsadźmy to, żeby narobić namieszania. Zamieszania. Możemy się dynamicznie przemieszczać też między tymi osłonami. To wam zaprezentuję w kolejnym fragmencie walki. Tutaj mamy wszystko zrobione. Jak widzicie, drop wygląda w następujący sposób. Te białe kreski, takie białe promienie, to jest najzwyklejszy junk. Białe po prostu przedmioty, granaty, medykamenty, takie różne rzeczy, które nasza postać automatycznie podnosi po podbiegnięciu. Później już, słuchajcie, są przedmioty zielone i fioletowe. Przynajmniej na takie na razie, się natknęłem. I tu już można sobie, zanim je podniesiemy, to możemy sobie je sprawdzić. Możemy sobie je porównać do naszych. Czy tutaj się wyświetlało coś, czy mi się wydawało. I wtedy już musimy potwierdzić podniesienie tego przedmiotu. Ale okej, przejdźmy sobie dalej. To the elevator. Wydaje mi się, że powinno być 60 FPS-ów na filmie, przynajmniej tyle widzę tutaj w grze. W tym momencie 55. Ustawienia w tym momencie to jest high, z niektórymi elementami ultra i z niektórymi elementami, słuchajcie, medium. Ja na przykład zawsze w grach daję sobie na medium cienie. A mnie tam strasznie one tak się nie podobają, żeby musiały być na ultra. Wolę efekty cząsteczkowe sobie podkręcić. Ale jeżeli chodzi w ogóle o grę, to słuchajcie, ta gra jest zoptymalizowana bardzo porządnie. Jeżeli chodzi o betę, bo jest to beta i mogłoby tu występować wiele mankamentów, które powinny być wybaczane jako beta, ale słuchajcie, nie występują. Gra się bardzo płynnie. Ja nawet na trzech monitorach byłem w stanie odpalić i miałem 30 klatek we wszystkim na high. Oczywiście potem sobie to pozmieniałem. Niektóre rzeczy dałem sobie na medium, niektóre na low nawet. I miałem 60 FPS-ów przy naprawdę kosmicznej rozdzielczości. To jest ponad 4K na 1080. Na trzech monitorach takie właśnie ultra-wide rozdzielczości się... Okej, czy oni nas widzą? I tu są. Na razie, słuchajcie, nie mamy lepszego zbliżenia niż to. Podejrzewam, że zostanie one odblokowane w późniejszych etapach. Znaczy się, po
prostu musimy trafić na lepszą. Na lepszy celownik. Ale jestem najcelniejszym kowbojem na dzikim zachodzie, słuchajcie. Tutaj mamy gościa. Oni przeważnie wydają komunikat, że będą rzucać granatem. Oprócz tego dostajemy wizualizację w postaci takiej ikonki. Wtedy możemy gościa wystarczy postrzelić i on upuszcza ten granat. No wiadomo, każdy by upuścił, dostając kulkę. No ale w każdym razie zostało to moim zdaniem bardzo fajnie zrobione, że można bardzo taktycznie podchodzić do walk. Tym bardziej, że jest to gra, słuchajcie, dla party. Tutaj single nie ma najmniejszego sensu. Tutaj gramy, słuchajcie. Jak widzicie, ammo się podnosi automatycznie. Okej, idą goście. Chyba. Zróbmy im prezent powitalny. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Okej, są bliżej troszeczkę, to se zmieńmy na naszego SMG. On naprawdę robi... Nie ma rozrzutu i to jest bardzo celna broń. O, przepraszam, to jest chyba nawet MP7, a nie SMG. Okej, są goście. Wrzućmy mi tam granata. Granaty też są dostępne w różnych wariacjach. Flashbangi, podpalające. O ty cholero! Zaszedł nas tu od tyłu. Przeładujmy. Jak widzicie, ta linia taka, którą teraz widzicie, która pokazuje mi kolejne miejsce, w które mogę dynamicznie się przenieść. W taki sposób. Wystarczy przetrzymać, zmieniamy osłonę. To sprawia, że gra robi się dynamiczniejsza i bardziej taktyczna. I słuchajcie, w czwóreczkę gra się po prostu świetnie, jeżeli dobierzemy inaczej skille. Wystawimy jednego gościa jako na przykład tanka, innego... O! Mamy tu jakiś przedmiot. Tracking Jacket Tagle. Weźmiemy sobie. To jest kosmetyka. Te właśnie chyba jasno-niebieskie to jest kosmetyka. Skąd ci goście wybiegli? Stąd. Ciekawe co tu jest. Aha, nic nie ma. To jest jakaś taka winda. Lewa. Okej. Okay. Tutaj przechodzimy w miejsce. Tutaj będzie na dachu taka walka. Będziemy musieli ostrzelać takiego gościa, który ostrzeliwuje helikopter ewakuacyjny. No będzie to troszeczkę dłuższy pojedynek. Słuchajcie, tak jak wspominałem, w czwóreczkę gra się świetnie. Spotkałem przypadkowych ludzi w tym Dark Zone i dobraliśmy sobie skille. Dwóch gości biegało z tarczami, zasłaniało, a myśmy biegali za nimi i ze snajperek ostrzeliwali i słuchajcie, sprawdzało to się świetnie, grało się świetnie, mam tych ludzi na liście znajomych i może jeszcze pogramy w tym tygodniu, przepraszam, w ten weekend. W każdym razie jeszcze z naszymi znajomymi będzie to pięknie się komponować. Graficznie, jak widzicie, jest ślicznie, tym bardziej, że to nie jest wszystko na ultra w tym momencie. To jest taka grafika, którą uzyskacie na konsolach, czyli moim zdaniem bardzo dobrze. Bierzemy sobie naszą tutaj snajperkę i gościa musimy obstrzelać ładnie. Okej, tutaj dostaniemy paczkę bobów, że tak powiem. Trzeba na nich uważać, bo oni są naprawdę... Okej, poczekajmy, aż ktoś tu wejdzie w to. Oni widzą tą moją pułapkę i oni mogą próbować ją rozwalić, właśnie to robią. No oprócz tego ostrzeliwuje nas tamten gościu właśnie. Okej, musimy ich tutaj zwabić bliżej. Ups. Dobra, jest tu granat, który możemy za chwilę oberwać. Okej, dało się. No jak widzicie, jestem ogłuszony przez flashbanga. Znaczy jest to pieprz. To jest granat pieprzowy, który po prostu ogranicza moją
widoczność, że się ekran rozmazuje. Oczywiście te przeszkody typu blachy, takie cienkie, możemy przestrzelić. Okej, okay, so jest dwóch kolejnych. Dobra, są daleko, ale ten jest blisko za to. No i na Q mamy leczenie, które możemy użyć na dwa sposoby. Możemy obszarowo na naszych sojuszników i na nas, albo możemy tylko na siebie, lecząc sobie dwa paski życia już tutaj. Okej, okay, tego się nie podbiegaj mi tu. No na niskich poziomach wiadomo jest dużo, bardzo dużo przeciwników, którzy po prostu są słabi, próbują nas atakować. Słuchajcie, dobra, ubijmy tego gościa w końcu. Okej, już nie ma osłony. Okej, ubity. Coś mi się wydaje, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że gdybyśmy go nie zabili, to on bez przerwy by tych gości tutaj spawnił. Ja sobie trochę zaszalejmy. Okej. No i będzie easy win. Jak widzicie, taka misja, śnieg w ogóle wygląda fantastycznie, nie wiem czy to będzie widać tak fajnie na filmie. Grafikę też obniżyłem do mojej natywnej monitorowej. Mała ścinka. Grafikę też obniżyłem, znaczy rozdzielczość do mojej natywnej monitorowej. To nie jest Full HD, ale słuchajcie, i tak jest bardzo ładnie. No i co on tutaj nam wylucił? Super 90. Jak widzicie, strzałeczki pokazują obrażenia, czy to będzie lepsze, czy gorsze od tego, co aktualnie mamy. Do naszego Skara będzie gorsze, do naszego MP7 również, a do trzeciej broni niestety nie można porównywać. No ale osłony na kolana są lepsze od naszych. Bierzemy wszystko, bo sobie przy okazji sprzedamy. Ukończymy misję, dostaniemy więcej expa. Nie wiem, czy to już jest jako ukończona, czy jak dopiero wyjdziemy. Kolejny mały drop FPS-ów. Ale niestety obszary niekiedy muszą się wczytać, tym bardziej, że nagrywam to w czasie rzeczywistym i w czasie rzeczywistym montuję od razu screen screenem, tak więc troszeczkę się ten procesor musi napocić. Okej, okay, interact. Wszystko jest tak w miarę instynktownie rozwiązane. Nikt, kto gra na co dzień w gry, nie powinien być tu pogubiony, co w MMO jest rzadkością tak naprawdę. Wszystko tutaj jest właśnie zrobione tak, że każdy się połapie. A niekiedy, kiedy w grach MMO mamy za dużo tych wszystkich rzeczy, statystyki. Okej, okay, misja ukończona. Team up with other agents. Widzicie, możemy tutaj z innymi agentami to robić. Okej, okay, nie wbiłem niestety 8 poziomu, ale na ten moment to by było na tyle i zapraszam was do sekcji, której wam pokażę Dark Zone, czyli najlepszy motyw w tej grze, który jest przynajmniej dostępny w becie. Dzięki wam wielkie, napiszcie co sądzicie o tej produkcji i czy wy w nią graliście, czy macie zamiar w nią grać, czy macie zamiar w nią kupić, czego w niej brakuje i co jest w niej słabe. Dzięki wam wielkie, pa pa!